Ewa Panaś, dzień dobry. Zapraszam na informacje z regionu. Tragiczny pożar domu pomocy społecznej w Górnie koło Rzeszowa. 4 osoby wymagały reanimacji, niestety nie udało się ich uratować. Grekokatolicy i prawosławni świętują Boże Narodzenie. Raduje się serce, że również i nam Bóg dał tą radość przybyć do świątyni. Coraz więcej pasażerów na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. Nowoczesny biurowiec klasy A powstaje w Rzeszowie. Tak naprawdę jest to pierwszy budynek w klasie A, czyli spełniający najwyższe standardy, jeżeli chodzi o budownictwo biurowe. 4 ofiary śmiertelne pożaru domu pomocy społecznej w Górnie koło Rzeszowa. 3 kobiety i 1 mężczyzna mimo prowadzonej reanimacji zmarli. Cały ośrodek składa się z 9 pawilonów. Ogień pojawił się w pawilonie parterowym, murowanym. W środku znajdowało się w sumie 20 osób, 18 pacjentów i 2 osoby personelu. Wszyscy zostali ewakuowani, 4 osoby wymagały reanimacji, niestety nie udało się ich uratować. Pozostałe 16 osób zostało odwiezionych z objawami zatrucia dymami pożarowymi do szpitali w Rzeszowie, Leżańsku, Stalowej Woli i Nisku. Grekokatolicy i prawosławni świętują Boże Narodzenie. Na Podkarpaciu uroczystości odbyły się m.in. w Sanockiej Katedrze. Świętujące rodziny we wtorek po zmroku zasiadły do Wigilii. Święto Bożego Narodzenia rozpoczęli się u nas wczoraj wieczorem przy świętej wieczerze, nazywamy to Świętej Wieczer, kiedy to podobnie jak w tradycji i katolickiej mamy 12 straw na stole. Tradycyjna nasza kucia, bez której też nie ma świętego wieczora, prosfora, którą się dzielimy. Dzisiaj główne nabożeństwo to nasze przyjście do wertepu, do jaselek Chrystusa Pana. Idziemy wszyscy całymi rodzinami, i dzieci, i dorośli, więc pamiętamy o tym dniu, ponieważ z narodzeniem Jezusa rodzi się nowa nadzieja. Nowa nadzieja, że ten rok będzie lepszy niż był poprzedni. To uroczysta liturgia Bożego Narodzenia w cerkwi katedralnej w Sanoku, najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji przemysko-nowosądeckiej. Podobnie jak u chrześcijan Zachodu, Boże Narodzenie dla grekokatolików to najbardziej rodzinne święta, czas spotkań z najbliższymi. Dzisiaj, 7 styczeń, obchodzimy my, prawosławni, nie tylko, wszystkie obrządki wschodnie, Dzień Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Raduje się serce, że również i nam Bóg dał tą radość przybyć do świątyni. Po nabożeństwie odbył się koncert kolęd przygotowany przez najmłodszych. Nasze kolędy, tylko nie jaselka się nazywa się wertep. Wertep od tego, od jaselek, to więcej takie starosłowiańskie słowo. I kolędujemy, tak jak powiedziałam, i dorośli, i dzieci. Liczy się, że w ukraińskim folklorze mamy około 70 tysięcy różnych pieśni, które sławią Chrystusa. W tym roku zarówno wspólnoty grecko-katolickie, jak i prawosławne w sposób szczególny modlą się o pokój na Ukrainie. Uroczystości Bożego Narodzenia odbywały się również m.in. w Jarosławiu, Komańczy i Morochowie, gdzie żyje najwięcej wyznawców prawosławia i grekokatolików. Port lotniczy Rzeszów-Jasionka znowu notuje wzrosty pasażerów. Obsłużonych zostało już ponad 600 tysięcy podróżnych. Prezes lotniska Stanisław Nowak podkreśla, że pasażerów byłoby znacznie więcej, gdyby warunki pogodowe umożliwiły w niektórych sytuacjach na przyjmowanie samolotów. Pogoda dała wyznaki i zapewne granicę 600 tysięcy pasażerów port przekroczyłby znacznie wcześniej. Lotnisko jest w trakcie inwestycji w drugą kategorię systemu nawigacyjnego ILS, realizowaną wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. I być może już w przyszłym roku gorsza pogoda nie będzie dla portu problemem. System, który pozwala naprowadzić pilota na właściwą ścieżkę do lądowania i dzisiaj mamy kategorię pierwszą, marzymy o drugiej. Czym ona się różni? Różni się po prostu tym, że
decyzja o lądowaniu dla pilota, mówiąc tak bardzo prosto, znacznie się poprawi. Dzisiaj pilot musi mieć widoczność wzdłuż pasa 550 metrów, będzie po wybudowaniu ILS-a będzie to 350 metrów. Myśląc o wysokościach podejmowania decyzji, dzisiaj ma 60 metrów, a będzie miał 30. Istnieją duże szanse, że na wiosnę z Jasionki będą uruchomione nowe połączenia, ale o szczegółach kierownictwo portu jeszcze nie chce mówić. Z lotniska w Jasionce można obecnie dotrzeć do Frankfurtu, Warszawy, Londynu, a także do Manchesteru, Paryża, Rzymu, Bristolu, Dublina oraz Oslo. Blisko centrum Rzeszowa powstaje 400 mieszkań i około 2,5 tysiąca miejsc pracy. Mieścić się będą w kompleksie budynków mieszkalno-biurowych Skyres. Nowoczesny biurowiec klasy A będzie miał 13 pięter, podziemny garaż, parking dla 100 rowerów, ładowarki dla samochodów elektrycznych i możliwość zmiany aranżacji wnętrz. To wszystko ma zapewnić, że Skyres ściągnie do Rzeszowa największe firmy. Tak naprawdę jest to pierwszy budynek w klasie A, czyli spełniający najwyższe standardy, jeżeli chodzi o budownictwo biurowe. Jeżeli chodzi o instalacje, które tutaj będziemy mieć, można powiedzieć, że są inteligentne, czyli mówimy tutaj o Building Management System, czyli BMS dla budynku, system do zarządzania całą infrastrukturą budynku, łącznie z powierzchniami najemców. Tam możemy poprzez to sterować wszystkimi systemami w budynku, od kontroli bezpieczeństwa, mówimy też tak samo o systemach klimatyzacji, wentylacji czy IT, prawda? Kompleks Skyres powstaje pomiędzy ulicą Warszawską a Lubelską, na terenach, które wcześniej należały do rzeszowskiej spółdzielni mleczarskiej. Na jego całość składają się dwa budynki biurowe i dwa bloki mieszkalne. Mieszkania mają mieć powierzchnię od 45 do 92 metrów kwadratowych. Jeżeli mówimy o mieszkaniówce, w tym momencie to jest 186 mieszkań. No, w większości powiem sprzedanych, także cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, głównie ze względu na lokalizację i dosyć wysoki standard inwestycji przy zachowaniu naprawdę jak dla nas typowych, rozsądnych cen. Kolejną ważną rzeczą, jaką będzie posiadał biurowiec, jest możliwość rearanżacji wnętrz, czyli w każdym momencie będzie można zmniejszyć lub powiększyć biuro. Powierzchnie biurowe, które tworzymy tutaj w Skyres Warszawska, będą powierzchniami, które będą dawały właśnie bardzo łatwą możliwość rearanżacji już na przykład stworzonych biur. Tą łatwość uzyskujemy dzięki temu, że tworzymy tak zwane podłogi systemowe, czyli ponad stropem tworzymy tą podłogę systemową i mamy przestrzeń pomiędzy samym stropem a tą podłogą. W tej przestrzeni możemy prowadzić różnego rodzaju instalacje w każdym momencie, bez prowadzenia jakichkolwiek brudnych prac. Ta podłoga systemowa jest podłogą rozbieralną, jak można powiedzieć klocki, rozbieramy ją. Przekładamy na przykład instalację według oczekiwań najemcy, jak on chce mieć ułożone, powiedzmy, na nowo biura na danej powierzchni i z powrotem składamy tą podłogę bez jakichkolwiek prac brudnych. I to samo dokładnie dzieje się z sufitami, gdzie instalacje wentylacji, instalacje grzania, chłodzenia możemy przekładać w każdym dowolnym momencie. Inwestor zapewnia, że będą to najnowocześniejsze budynki na całym Podkarpaciu. Pewno najemcom zależy na tym, żeby ich praca w tym budynku kosztowała jak najmniej. W związku z czym trzeba stworzyć systemy grzania, chłodzenia energooszczędne i takie są tutaj w budynku zaprojektowane i takie będą wykonane. Systemy naświetlenia muszą być również energooszczędne. Wszelkiego rodzaju instalacje wodne muszą być oszczędne, jeżeli chodzi o zużycie tej wody, bo to bezpośrednio wpływa na koszty prowadzonej później działalności w tym budynku. Jako pierwszy powstaje 13-piętrowy biurowiec przy ulicy Warszawskiej. Drugi planowany budynek będzie nosić nazwę Skyres Lubelska i znajdzie się bezpośrednio przy Lubelskiej. Pomiędzy nimi znajdą się dwa bloki mieszkalne oraz wielostanowiskowy garaż naziemny. Obecnie w Polsce oddanych do użytku budynków klasy A jest 17. Skyres ma być gotowy w połowie przyszłego roku. Nowe dowody osobiste będą obowiązywać nie od stycznia, jak zapowiadano wcześniej, a od 1 marca tego roku. W nowym dokumencie nie będzie między innymi informacji o adresie zameldowania. Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów. Osoby, które w tej chwili składają wnioski o dowody osobiste, bo kończą się im terminy ważności, są obsługiwane na bieżąco, nie ma żadnych kolejek, nie ma żadnych jakichś problemów z tym związane, a osoby, które będą chciały mieć już nowy dowód osobisty, a ustawa wejdzie od 1 marca w 2015 roku, będą również miały sukcesywnie wydawane dowody osobiste nowe.
jedna praca dowodów nie zakłóca wydawania nowych w systemach, które będą w 2015 roku od 1 marca. Nowy dokument nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego. Format i wymiary dowodu pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Na wprost musi być osoba mieć zdjęcie, a resztę wszystko będzie za darmo, są dowody osobiste i te nowe będą, więc się nic nie będzie zmieniać. Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez 5 lat. I to wszystko w tym serwisie. Więcej informacji na naszej stronie www.tvobiektyw.pl. Zapraszam.